Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy robić pyszną naleweczkę z aronii. Mam już tutaj przygotowaną aronię. Jest przemrożona. Cukier. Cytrynka. Do tego będziemy potrzebować 1,5 litra wody. Litr spirytusu. 0,5 litra wódki. A aronii 2 kilo. I 600 gram cukru. Aronię wsypujemy do garka. Zalewamy 1,5 litra wody. Aronia jest już wcześniej dobrze umyta. Oczyszczona. I jak mówiłam, jest przemrożona, żeby nie miała takiej gorączki. I nie była cierpka. Włączamy maszynkę. Dodajemy cukru, jak mówiłam, 600 gram. I doprowadzamy to do 90 stopni. Później dam termometr. Będziemy sprawdzać. Chodzi o to, żeby się nie zagotowało, żeby jak najmniej ulotniło nam się witaminy C. Mamy już prawie 90 stopni i w takiej temperaturze będziemy utrzymywać 5 minut. No 5 minut. Zobaczcie, jaki piękny sok. Już mamy kolor intensywny bardzo. Piękny. Teraz ten garnek wyniesiemy na balkon w naszym przypadku, żeby całkowicie zostało to wystudzone. Nasza aronia już przestygła. Teraz dodajemy sok z cytryny. Jest tu wyciśnięta cała cytrynka. Zamieszamy. I teraz nasz soczek razem z aronią przeleję do baniaczka, po czym będę dawać spirytus i wódkę. Aronię z sokiem mamy już przelane. Zobaczcie, jaki piękny ma kolor, intensywny. Teraz wlewamy wódkę. Wstrząśniemy teraz, zmieszamy wódkę z sokiem. Teraz będziemy dolewać spirytus. Wlałam już spirytus, tyle mi się nie zmieściło do naszego gąsiorka. Teraz to zakręcamy. Wstrząsamy. I odstawiamy na 3 tygodnie. Do ciemnego miejsca. Odkręciłam jeszcze korek, żeby bąbelki, które wytwarza się, buzuje ten nasz spirytus, przestał bąbelkować. O,
Dopiero jak już przestanie bąbelkować, to go zamkniemy i schowamy w ciemne miejsce na 3 tygodnie. Minęło 3 tygodnie. Nalewkę już zlałam. Odcedziłam z owoców. Przefiltrowałam dwukrotnie. Nie nagrywaliśmy, bo to już takie troszeczkę nudne i żmudne. Taka nalewka już jest gotowa do picia, ale wiadomo, czym dłużej stoi, tym jest lepsza. Naleweczka ma przepiękny kolor. Zobaczcie. Jest mało słodka. Nie za mocna, nie za słaba. Taka sam raz. Pyszna. Dziękuję bardzo za oglądanie filmiku. Zapraszam jak zawsze na ponowne zostawienie łapek w górę.